Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie. Rozpoczynamy dziś debatę nad ustawowym uregulowaniem problemu, który z racji ilości osób, których dotyczyć będą wypracowywane w Wysokiej Izbie rozwiązania, wydawać może się mało istotny. To z uwagi na jego wydźwięk społeczny, stan bezpieczeństwa, potencjalne zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli oraz związaną z tym skalę obaw i niepokojów nabiera szczególnej wagi, rangi, która obliguje nas wszystkich do dołożenia maksimum starań i wysiłku, aby prace legislacyjne nad przedmiotowymi przedłożeniami przebiegały bez zbędnej zwłoki, jednocześnie aby charakteryzowała je szczególna staranność i harmonijne, wolne od politycznych podziałów współdziałanie na rzecz poszukiwania optymalnych rozwiązań. Pragnę na wstępie podkreślić, iż właśnie te przesłanki determinują aktywność Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tej sprawie. Pozwolę sobie przypomnieć nasze spotkanie w sprawie z byłym ministrem panem Jarosławem Gowinem, wymianę poglądów i opinię ocenianą przez obie strony za niezwykle merytoryczną i pożyteczną. Spotkanie, w którego trakcie wyrażając zgodność stanowisk odnośnie konieczności pilnego rozwiązania problemu, który staje się dziś na porządku obrad Sejmu, podzieliliśmy się naszymi obawami i wątpliwościami odnośnie proponowanych przez resort rozwiązań, zwłaszcza w obszarze wolności i praw obywatelskich, ale także zgodności przygotowywanego projektu z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. W swoim wystąpieniu, ze względu na mały, krótki czas, zamierzam się skoncentrować na przedłożeniu rządowym, ale to nie oznacza, że nasz klub jest przeciwny skierowaniu do dalszych prac legislacyjnych projektu autorstwa posłów Solidarnej Polski. Nie będę po raz kolejny omawiała powodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia w życie proponowanych rozwiązań mających na celu chronić społeczeństwo przed upuszczającymi w najbliższych latach sprawcami najcięższych przestępstw, sprawcami, z których wielu zapowiada powrót do przestępczej działalności. Wyczerpująco mówił w swoim wystąpieniu o tym pan minister, a ponadto za nami jest burzliwa debata publiczna na ten temat. Dyskusja, w której głos zabierali znawcy tej problematyki, przedstawiciele świata naukowego, tak w zakresie prawa, jak i nauk medycznych, reprezentanci organizacji ochrony praw człowieka, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu penitencjarnego w naszym kraju. Pozwolę sobie wyrazić oczekiwanie, iż wnioski tej dyskusji znajdą należyte wykorzystanie w toku naszej dalszej pracy. Przechodząc do meritum, z uwagi na ograniczenie czasowe odniosę się tylko do wybranych kwestii rządowego projektu. Sedno proponowanych zmian ujmują trzy słowa: izolacja, leczenie oraz nadzór. Skuteczne powstrzymywanie szczególnej kategorii sprawców opuszczających zakłady karne przed dokonaniem ponownego przestępstwa realizowane będzie przy pomocy dwóch instrumentów. Pierwszy to możliwość efektywnego monitorowania na gruncie kodeksu karnego zachowań tych sprawców czynów o wysokiej szkodliwości społecznej, którzy będą przebywać na wolności. Drugi instrument to możliwość orzeczenia na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego środka leczniczo-izolacyjnego o charakterze administracyjnym w stosunku do sprawców przestępstw, którzy z powodu zaburzonej psychiki mogą ponownie popełnić przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, rozwojowi seksualnemu młodych lub wolności seksualnej. Na pierwsze z narzędzi składa się rozszerzony względem obecnego stanu prawnego dozór policji. Drugi instrument znajduje zastosowanie wobec przestępców najgroźniejszych, których zaburzenia będą wskazywały konieczność izolacji do czasu
pomyślnego zakończenia terapii zakłada umieszczenie tej osoby w specjalnie stworzonym dla tego celu Krajowym Ośrodku Terapii Zaburzeń Psychicznych. Wiąże się to z ufundowaniem nowego ośrodka nakierowanego na specjalistyczną terapię zaburzeń osobowości, a nie zaburzeń psychicznych. Zwracam na to uwagę w kontekście krytycznych uwag środowisk lekarskich i jeśli można, dokończę, panie marszałku. I formułowanych obaw, iż na tych samych oddziałach będą umieszczane osoby chore i niebezpieczni przestępcy. Zrozumiałe, iż będzie się to wiązało z wyasygnowaniem znaczących środków finansowych, lecz trzeba w tym miejscu zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym między innymi przez profesora Andrzeja Zolla, iż bezpieczeństwa obywateli nie da się przeliczyć na pieniądze. Zastrzeżenia wobec przedmiotowego przedłożenia formułowane są również przez przedstawicieli środowiska prawniczego. Dotyczą one m.in. zgodności proponowanych rozwiązań z konstytucją, w tym m.in. naruszenia zasady retroaktywności, zasady afirmacji wolności osobistej oraz traktowania osoby pozbawionej wolności w sposób humanitarny, wreszcie zasady proporcjonalności w stosowaniu ograniczenia wolności, czy też zakazu represyjnego traktowania osoby bez związku z czynem zabronionym. Podnoszony jest również aspekt, nazwijmy go zewnętrznym, to jest zgodności proponowanych rozwiązań z gwarancjami obywatelskimi w międzynarodowych traktatach. Każda z tych wątpliwości musi być potraktowana z należytą powagą i zostać ostatecznie wyjaśniona w trakcie dalszych prac komisji. Kończąc swoje wystąpienie, wnoszę o przekazanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, druk 1538, do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, a jednocześnie w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej składam wniosek o przekazanie rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej i innych osób, druk 1577, do dalszego procedowania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia. Dziękuję bardzo za uwagę.